W tym filmie chciałbym zbadać szczegółowo różne rodzaje figur dwuwymiarowych, które możemy konstruować albo tworzyć poprzez przecięcie sześcianu, sześcianu, czyli figury trójwymiarowej. Na figurę płaską, czyli dwuwymiarową, która powstaje w wyniku takiego przecięcia bryły, mówimy fachowo przekrój. Zaraz przekonacie się o co konkretnie chodzi. W jaki sposób należy przeciąć sześcian, żeby w płaszczyźnie cięcia Uzyskać kwadrat. Jak należy umiejscowić płaszczyznę przecinającą sześcian? Należy zrobić to tak, żeby płaszczyzna ta przecinała górną ścianę sześcianu w ten sposób, boczną ścianę sześcianu w ten sposób, ścianę z tyłu tę niewidoczną, chyba że byłby to szklany sześcian, przetniemy w ten sposób i podstawę sześcianu wzdłuż tej prostej. Wyobraźcie sobie płaszczyznę, która po przecięciu sześcianu tworzy taki właśnie kwadrat. Możemy narysować część tej płaszczyzny w taki mniej więcej sposób. Myślę, że kwadrat to dosyć prosty przekrój sześcianu. Wystarczy, że płaszczyzna przecinająca jest równoległa do którejkolwiek ściany. Jak umieścić płaszczyznę przecinającą, żeby w przekroju uzyskać prostokąt? I żeby nie był to kwadrat, bo kwadrat jest również prostokątem. Zachęcam Was do zatrzymywania tego filmu w dowolnej chwili i zastanawiania się samodzielnego nad przecinaniem sześcianu. Możecie nawet ulepić mały sześcian z plasteliny i ciąć go w wyobraźni, albo ciąć go nożem kuchennym, wtedy wyobraźnia nie będzie potrzebna, bo widać co wychodzi na przekroju. Żeby uzyskać w przekroju prostokąt, prostokąt inny niż kwadrat, możemy odciąć wierzchołek sześcianu w taki sposób, że górna ściana zostanie przecięta wzdłuż tej linii. Dwie boczne ściany w taki sposób, pionowo. Wtedy dół, czyli podstawa sześcianu, zostanie przecięty o tak. Płaszczyzna przecinająca, a właściwie jej część, leży w ten sposób. Odcięcie narożnika w ten sposób chyba też nie jest trudne do wyobrażenia. Ok, na tym rysunku otrzymaliśmy w przekroju kwadrat, na tym prostokąt. Następne pytanie, jak ustawić płaszczyznę cięcia, żeby otrzymać. Trójkąt. Zatrzymajcie film i spróbujcie sami. Jak się dobrze zastanowić, to trójkąt też nie jest zbyt trudny. Musimy przeciąć tylko trzy ściany. Na przykład, te ściany przetniemy wzdłuż takiej prostej, te ściany wzdłuż tej linii i trzecią ścianę o tak. Nie będę już rysował i kreskował płaszczyzny cięcia, myślę, że potraficie ją sobie wyobrazić. W ten sposób Odcinając wierzchołek sześciokąta, możemy uzyskać różne rodzaje trójkątów. Na przykład, możemy otrzymać w przekroju trójkąt równoboczny. Wtedy ta długość cięcia musi być taka sama jak ta i jak ta. W ten sposób musimy umiejscowić płaszczyznę cięcia, żeby przekrojem był trójkąt równoboczny. Jeżeli ten punkt przesuniemy bardziej w tym kierunku, a pozostałe dwa punkty przecięcia płaszczyzny z krawędziami sześcianu pozostawimy bez zmian. To otrzymamy trójkąt równoramienny. Jeżeli ten punkt bardzo zbliżymy do wierzchołka sześcianu, to prawie otrzymamy trójkąt prostokątny. W rzeczywistości nie będzie to trójkąt prostokątny, trochę będzie mu brakowało, jeden z jego kątów, ten kąt będzie minimalnie mniejszy niż 90 stopni. Im bliżej ten wierzchołek trójkąta, im bliżej będzie leżał wierzchołka sześcianu, tym bliżej będzie kąta prostego. Ale żeby był to kąt prosty, to płaszczyzna cięcia musiałaby przechodzić przez wierzchołek. Wtedy to już nie będzie trójkąt, tylko kwadrat, a płaszczyzna przecinająca będzie płaszczyzną tej ściany sześcianu. Trójkąta prostokątnego nie da się uzyskać. Tym bardziej nie można uzyskać trójkąta rozwartokątnego przy przecięciu sześcianu. Można natomiast uzyskać trójkąty równoramienne, równoboczne, różnoboczne. Ale wszystkie kąty takich trójkątów zawsze będą miały poniżej 90 stopni. Czyli przekrojem sześcianu może być dowolny trójkąt ostrokątny. Ok, teraz zróbmy coś naprawdę ciekawego. Zastanówmy się, czy możemy przecinając sześcian płaszczyzną, uzyskać w przekroju pięciokąt. Zatrzymajcie film i pokombinujcie sami. No to tniemy. Zobaczymy, czy się uda. Górną ścianę przetniemy wzdłuż tej prostej. Tylne ściany, te, których nie widać, przetniemy tak, a dwie ściany z przodu sześcianu przetniemy w ten sposób. Widzicie to? Jeżeli pod odpowiednim kątem ułożymy płaszczyznę i przetniemy sześcian, to w przekroju otrzymamy pięciokąt. Nawet może to być pięciokąt foremny, tak jak ten. Mniej więcej jest to pięciokąt foremny. No to pójdźmy jeszcze dalej. Może da się uzyskać w przekroju sześcianu sześciokąt. Czy można przeciąć płaszczyzną sześcian i uzyskać w przekroju sześciokąt? Może myślicie sobie, że nie pytałbym, gdyby się nie dało. Da się to zrobić. Wystarczy płaszczyznę z poprzedniego przykładu, tego z pięciokątem, obrócić jeszcze trochę bardziej do pionu. Zacznijmy tak samo jak w przypadku pięciokąta i zróbmy to samo ze ścianą na dole. Tylne ściany przetniemy w taki sposób, i dwie przednie ściany, te, które widać, przetniemy w taki sposób. No i mamy sześciokąt. Okazuje się, że jest to możliwe. Mam nadzieję, że będziecie mieli od dzisiaj więcej szacunku dla sześcianu, zwanego często potocznie po prostu kostką. Całkiem niewykluczone, że nie posądzaliście sześcianu o tyle możliwości. Można też pomyśleć sobie, że sześcian ma 6 ścian, więc całkiem możliwe, że da się tak ustawić płaszczyznę przecinającą, żeby przechodziła przez każdą ze ścian. Na pierwszym rysunku płaszczyzna przecinająca przechodzi przez 4 ściany. Tutaj też przez 4, ale przez inne cztery. Tutaj tylko przez 3. Można powiedzieć obrazowo, że odcinamy wierzchołek. Tutaj przecina 5 ścian. Nie przecina dolnej ściany, a na ostatnim rysunku płaszczyzna przecina wszystkie sześć ścian. Na koniec zadanie domowe dla ciekawskich, jak uzyskać prostokąt w przekroju, ale przecinając inne ściany niż na tym rysunku. I jeszcze jedno pytanie, jak ustawić płaszczyznę przecinającą, żeby przekrojem był rąb? A może jeszcze jakieś inne figury chodzą wam po głowie? Może na przykład trapez.